Odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli i znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. A tak, jeśli ktoś jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 16 do 17 wersetu. Nowe stworzenie. Nie według ciała. Pan Jezus Chrystus nie jest już obecny cieleśnie wśród nas na tym świecie, a ponieważ my również żyjemy teraz w związku z Nim, nastał nowy porządek rzeczy. Nawet sam Chrystus Jezus jest przez nas poznawany w nowy sposób. Paweł nie był wśród tych, którzy znali Chrystusa według ciała za dni Jego obecności w ciele. Nawet gdyby był, nie znałby Go już w ten sposób. Również my nie znamy Chrystusa jako człowieka według ciała. Jako nowo stworzeni w Chrystusie znajdujemy się w nowym świecie. Nie jesteśmy tam jeszcze, jeśli chodzi o nasze ciała. To czeka na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tam, jeśli chodzi o nasze umysły i duchy. Nawet dzisiaj nasze duchy poruszają się wśród rzeczy zupełnie nowych, zupełnie nieznanych w naszych poprzednich dniach sprzed nawrócenia. Również stare rzeczy obecnego stworzenia, wśród których się poruszamy, są przez nas postrzegane w nowy sposób. Prawda ta musi być gruntownie przetrawiona przez nas wszystkich. Jak wiele trudności powstaje między chrześcijanami, ponieważ oni znają i mają z sobą relacje budowane według ciała na starej podstawie i według sposobu świata. Wtedy najłatwiej i najnaturalniej jest popaść w sekciarstwo, rodzinne koterie, partie, kluby hobbystyczne i kliki, mieć swoje upodobania i niechęci, być niezmiernie przyjaznym z tym lub owym współwyznawcą, aż do czasu, gdy pojawi się jakaś zadra rodzinna lub różnica zdań, kiedy to wybuchnie równie wielki antagonizm. Wszystkie te rzeczy, nawet przyjaźń, uprzejmość i pozorna zgoda, spoczywają na złej podstawie. Jest to według ciała, a nie według nowego stworzenia i Ducha Bożego. Gdyby wszyscy święci znali się nawzajem na nowej podstawie, jaka przemiana nastąpiłaby w tym aspekcie rzeczy, który obecnie panuje w Kościele Bożym. Odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. A tak, jeśli ktoś jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Drugi list do Koryntian 5:16.